Pan poseł Stefan Niesiołowski, tylko prosiłbym pana posła, żeby pan wystąpił z wnioskiem formalnym. Będę się bardzo starał, panie marszałku, żeby pańskiej prośbie stało się zadość. Ja przypominam to, o czym zresztą mówił pan poseł Meysztowicz, za co dziękuję, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Uchodźcy i niektóre samorządy w Polsce, jak na przykład w Bydgoszczy czy w Sopocie, wbrew skandalicznym działaniom i haniebnym wypowiedziom pani premier, jak przypomnę ostatnią wypowiedź niegodną nie tylko w Oświęcimiu, nie tylko niegodną premiera, ale żadnego przyzwoitego, żadnego człowieka w ogóle, żeby w Oświęcimiu coś tak haniebnego mógł powiedzieć premier polskiego rządu. Wasze walenie w pulpity i wasze chamstwo niczego tu nie zmieni, zwłaszcza panie pośle Rzońca, który nie ma zwyczaju udzielać głosu na komisji. Myślałem, że to już nowa metoda PiSu, ale pan marszałek jednak głosu mi udzielił, za co dziękuję. W związku z tym na poprzednim posiedzeniu koło Europejskich Demokratów zwróciło się o informację rządu, dlaczego rząd blokuje te inicjatywy, skoro sami nie chcecie kierowanie waszą mściwą podłością, to dlaczego przeszkadzacie samorządom, które godzą się na przyjmowanie uchodźców? Takie uchwały, jak mówiłem, były podjęte. W związku z powyższym koło Unii Europejskich Demokratów zwraca się uprzejmie do pana marszałka na podstawie artykułu 184 ust. 3 regulaminu Sejmu o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu wprowadzenia do porządku obrad informacji rządu, dlaczego rząd Rzeczypospolitej Polskiej stosuje taką taktykę, która polega na nie tylko nieprzyjmowaniu, co już, że tak powiem, panie Szydłów nieudolnej kulawą polszczyzną próbowała wytłumaczyć, ale dlaczego blokuje i hamuje działania przyzwoite samorządów w tej sprawie. Mam tu uchwałę samorządu Bydgoszczy na wniosek ciszej pani Jenot, ciszej pani Katarzyno, ciszej pani Katarzyno Wielka, na organizacji Sterna Demokrację Bydgoszczy i wiele innych samorządów w tej sprawie. Bardzo proszę pana marszałka o decyzję. Dziękuję bardzo. Panie Katarzyno Wielka, proszę nie przeszkadzać tej niełuku pisowskiej. Dziękuję.